16 times, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Witam Państwa, Januszkowi Mikke z tej strony i zapraszam do kolejnej edycji programu Let's Play Borderlands. A dziś w studiu znajduje się ze mną również szanowny pan Jarosław Kaczyński. Dzień dobry. Z Prawa i Zajebistości. Witamy Was w kolejnym odcinku Borderlands. Jak już fajnie zaaranżował to Mioda. Oczywiście ja musiałem to zrąbać, ale wreszcie nam wyszło przywitanie. Mioda, jak się z tym czujesz? Zasnie. I tak, w gwoli wyjaśnienia. Troszeczkę nie graliśmy w Borderlandsa, ponieważ minęły 2 tygodnie od momentu nagrania poprzedniego odcinka, więc poniekąd mogliśmy pozapominać, jak się, co po niektóre rzeczy robi. Chyba mamy fast travel. Jeżeli... No, tylko co z tym motrakiem? Jest fakt. Środka. Mamy od... Wiesz co, odpuszczę. Nie, stop, i tak musimy oddać questa. Dobra, w każdym razie cóż, nie nagrywaliśmy przez jakiś czas i pozapominaliśmy troszeczkę jak się gra, a ja mam przyzwyczajenie na przykład skakania i tak jakby dashowania oraz sprintu i strzału w jednym momencie z Borderlands pre-sequel, także tu tylko tłumaczę swoją niekompetencję, także cóż, o to mnie nie wincie w żaden sposób, ponieważ no cóż, człowiekiem jestem, nie jestem w stanie się wszystkiego nauczyć. No i chyba tyle. Tak w woli wyjaśnienia. I swoją drogą już poniekąd zaczynając jedną rzecz. Mioda chyba miał dla was coś. Achievement get. Chciał wam. A w sumie nie. Ja sobie w sumie jeszcze chwilkę poczekam. Więc tak, cóż. STK, ok. Oddajmy tego questa. Wiesz, więcej expa zawsze spoko. Nie pogardzę. Okej. Okay. Tylko gdzie jest... Aha, dobra, fast travel był tu gdzieś po boku. Ciekawe, że jeszcze żaden nie zdropował Eridian Weapon. Już dropałem tutaj. No, ale to jest... Pamiętaj, że to jest... inny pryzmat, bo ty mówisz przez pryzmat multiplayera, ja mówię przez pryzmat... ty mówisz przez pryzmat singleplayera, ja mówię przez pryzmat multiplayera, także... To poniekąd jest lekka... różnica, dobra. Teleportujemy się do... Fast travel do New Haven i w sumie kurczę, wiele rzeczy chciałbym powiedzieć, ale wiem, że jak to teraz powiem, to już potem będę miał takie mech, już przecież o tym mówiłem, a nie chciałbym i chciałbym to troszeczkę porozłożyć w tym odcinku, także i skąd mój nick, jeżeli byście się pytali, otóż szczerze mówiąc, ja też nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia, dlaczego taki nick wybrałem, ale to jest generalnie tak samo, skąd mi odam, a nick Janusz Korwin Mikke. Także cóż. Moment. Kto nam jaki zadał? Nonsense. Skuter to nam zadał tego questa. A, to dobra. Jestem blisko niego. Jestem wylewem i się długo ładuję. Mhm. Za to możesz do mnie pozwolić, bo może być to coś, co ci się spodoba. W sumie dwie rzeczy. No jeez, dwie jakby różnicy. Tego nie chcę i... Pytanie, interesuje cię granat Explosive Rain? Ile damage? 50. O, oczywiście. To masz. Ja dostałem longbowa 40 słabego. No to masz, 50 damage'u. O, spasiba. Dada. Spasiba, towarzysz. Towarzysz, komandir. Harasza Parowski. Dobrze. Haraszu. Ale... Cóż, mamy trochę misji. Tak w sumie nie mam pomysłu, która byłaby fajna, ale sądzę, że tak. Ciekawy karabin nawet w sklepie, przyznam. Aż to mnie zbyt kusi. Kupiłeś snajper, przyznaj się. Nie kupiłem nic, mam lepszą. Znaczy niewiele, ale mam. Ale aczkolwiek ja karabin... Ja sobie próbuję pootwierać czynki. To podzielmy się pół na pół. Jaki korodaki tutaj są. Ale białych chyba nie zbieram, ile ja mam kasy. Tu dwa takie same rewolwery zdropowały. 50 tysięcy, to już białych mi się podnosić niespecjalnie chce. A dobra, wezmę i na selo. Właśnie, tam jest. Nie chce mi się tego selać. A i teraz fajnie, właśnie... Fajnie, teraz mi się pojawiło wynika, że mam broń korozyjną, chociaż już miałem w swoich tłustych łapskach po miodzie granat korozyjny. No, granat nie równa się broń, granat równa się broń podre...
Maj, podręczna, aczkolwiek... Podrzędna, nadrzędna, złożona. Jeez, jakie krapy dropił. No, nic ciekawego. No ja wiesz, to nie opłaca się już nawet otwierać. Dobra, idziemy. Tak. Idziemy stąd. Bo jak widzisz... Ja jeszcze sobie poszczelam. A nie, to już mamy włączone, okej, okay, dobra. To... To jest słabe. Posprzedawaj to, co uważasz za słuszne, a ja bez ten czas wezmę samochód. O ile się da. Aha, to chyba było... Tak, tutaj, to jest samochód. Wróćmy do podstaw, no jak wiadomo. Dobra, czekam. Na chwilę straciłem połączenie z hostem. Oj, to wybacz, ale mój internet coś świruje. A, swoją drogą. Jak widzicie, już mój przynajmniej komputer nie świruje, jest stabilne 50 FPS-ów. 50 FPS-ów. Skąd... Wtedy było tak, że te FPS-y spadały, nie wiem, generalnie być może się przegrzał. No ale oczywiście minus mam taki, że jak nagrywam teraz odcinek dla was, to muszę... Mógłbyś się ruszyć, proszę? No to muszę mieć otwarte okno, także jest jesień. Jesień równa się zimna pora, prawdopodobnie może nawet... Jesień się nie wiecze. Być może, wiesz. Znaczy, fajnie tak się swoją drogą patrzę, ale to za chwilkę. Jest jesień, jest dość zimno, a ja muszę mieć otwarte okno, gdyż... No to pojechaliśmy. To gdyż nie ma innej tak jakby opcji, żebym ten komputer jakby chciał współpracować. No cóż, wiadomo, nie można... Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka jednocześnie. A cóż, w ogóle tak przez pryzmat czasu można tak bardzo fajnie rozkminić. W sensie, nie wiem, jak masz załóżmy grę i... Okej, my sobie gramy teraz za oknem jesień, a jak ja to mówię w tym momencie. Natomiast jak wy to oglądacie, to na przykład może być, nie wiem, kurczę, zima. Albo może być, nie wiem, nawet lato, albo wiosna i takie, o, on się tam mrozi, a my tutaj umieramy z gorąca. Ja tutaj umieram z gorąca, bo ogląda... Ja jest zimne właśnie. Generalnie to jeden widz. Znaczy jeden widz, w sensie jedna osoba przed komputerem. No wiadomo, o co chodzi, tak? Cóż, w każdym razie do tego zmierzam, że... No to Jezu, jak ci zimno, to sobie zamknij okno albo cokolwiek. Nie, chodzi o to, że patrz, jest napalone w kominku, ale pokój, w którym teraz nerdzę, jest na dole, jak wiadomo, ciepło jedzie do góry. Więc nieco pech. A no troszeczkę, no ale wiesz. Ale się nie będę czepiał, bo jesień to miałem na pół roku, bo jest pogoda bardzo zrównoważona, taka, że ani za ciepło, ani za zimno właśnie. Ja osobiście chyba najbardziej wolę jesień, ale to za chwilkę. No a czemu po drugie? Bo nie zgadniesz, jaki kolor dominuje w jesieni. No, z pewnością mianowy. No właśnie. Nie zgadłem? Na pewno nie zgadłem, a może jednak zgadłem. W każdym razie, cóż, ja osobiście uwielbiam wiosnę. Czyli dość przeciwnie ustawioną porę roku, ale to z dość prostych względów. Jest dość ciepło, ale nie jest za gorąco, nie jest za zimno, czyli że nie można się, kurczę, zmrozić, ale jest wręcz idealna temperatura, nie pada deszcz, nie można zamarznąć rano wychodząc gdziekolwiek. Zaiste. No i ogólnie jest spoko, tak? I nie ma komarów, to jest najważniejsze, dlaczego na przykład nie lubię lata. Tak, bo jestem osobą, która nie lubi lata, mimo że urodziła się w lecie. Nie, lubię lata. Znaczy, lato jest spoko z jednego względu, że sobie siedzisz długo. I możesz nerdzić się tam, chcesz praktycznie. No tak. Zastanawiałem się, co jej podpala. Patrzę, aha, mam skilla ostatniego. Ty, dawno nie grałeś w tego bordera, jesteśmy już noobami. No tak, noobimy troszeczkę, ale no, bo to jest border, tak, żeby się, kurczę, troszeczkę przynubić. Fajny shotgun. Wybuchowy. Czemu by nie? Pewnie. Ja tam na sobie. Powiem ci, że ja wciąż mam tego fileciaka, który zdropował od Torga, tak więc pan Torg może być dumny. No chyba nawet był kiedyś... Czy to jest przypadkiem nawiązanie do odcinka z dwójki? Tak. Fajnie, nawalałem do Bada Spider za nie, to jest... Aha, nie, sorry. To jest nawiązanie do odcinka z GTA. Bo tak nazwałem jeden odcinek z GTA. Dobra. Kurki? Owszem. Niespecjalnie go może widzowie pamiętają, ponieważ seria ta nie była jakoś zbytnio sukcesywną serią na moim kanale, aczkolwiek była, więc...
Jak nie widzieliście, to zobaczcie. I... O, klap, fab. Fab, klap. Aha, już wziąłeś, okej. Okay. O, jeez, no. Psycho. Tajko. Jedziemy? W sumie w tą stronę. To chyba tu coś było. To już czas dekapitacji. A no. Dobra, muzyka jest dla mnie za głośna, sorry. Chyba sobie znowu resetuję skill tree, bo ten skill next się z tym Venomem. Zdrowy pożytek. I zginę. Zostaw mi któregoś. No i wybacz. Sorry, naprawdę z automatu ich zabiję. No. Kurczę, o, mogę się pochwalić, że rewajwowałem Janusza Korwin-Mikke. No, możesz być czubny. Ciubny. A, twoje. Możesz być z siebie dumny, ponieważ... Udowodniłeś ten sposób, że nie jesteś lewakiem. A wiesz, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy mogę takich słów używać na antenie, ponieważ postanowiłem. Na antenie, Jezus, jak to zabrzmiało radiowo. Na antenie. Postanowiłem sobie ostatnio, że będę bardzo kulturalną osobą. Póki co mi się to bardzo udaje. Natomiast. Po prostu. Tak naprawdę jebie mnie polityka, tak? Dobra, nie bójmy się używać słów, po to są słowa, aby ich używać, jak to mówili starożytni górale. O, damn it. Dobra, bluzjerem się zajmę. Widzę. Karabin... Powoli nie użyłem swojego skilla. Bardzo dobry, level. Dobry karabin z tyłu. I komba. O, shit, co to było? No, karabin, powiem ci, że bardzo zacny. Aha, widzę, że słabo nam idzie. Myślę, że damy radę. Fu. Musiałem przeładować, sorry. Ja dziwię na to, że zginęłeś w taki sposób, że mi zasłaniałeś. Nie mogę w ogóle strzelać. Powiem ci, że karabin jest bardzo dobry. No, w końcu Atlas. Jeżeli pozwolisz sobie punkta przepiszę. Nie ma problemu. Ja tutaj skrzynkę przeczeszę, bo widzę, że tu jest. I zmienię karabin. Ten jest 24. Ten w ogóle jest nieco słaby. Są kolejne. Co kolejne? Karabiny. Czekaj, bo tak trochę zgubiłem cel questa. Jak sobie beztrosko chodzę i zbieram te kryształki. No ja również staram się. O właśnie, tutaj pomnęliśmy, czekaj, to jeszcze pozbieram. Dobra. A no, Jezu. Jakie to jest okropne, serio, ja nienawidzę tych... Z tych lidów. Znaczy... Nie wiem, jak to się specjalnie czyta, aczkolwiek. No ja również. One są miłe z jednego względu, dają piekielnie dużo expa. To się wiem chyba... jedynie, że ich nazwa wzięła się najprawdopodobniej od słowa kosa z angielskiego, skies. Cycle, stickle, nie wiem, dobra, naprawdę, nie kaleczmy języka angielskiego, zostawmy go takim, no, jakim jest. To też jest jedno z takich nieco trudniejszych słów według mnie, ta kosa. Jesteś w stanie, cycle bodajże, jesteś w stanie odsunąć delikatnie mikrofon od ust? Byłoby miło. Ust, tak? No, coś mniej więcej, bo tak trochę można było miejscami czuć, że boli trochę w uszach, jak mówisz. Ale okej, okay. Problem zażegnany. Zażegnany. Zażegany. O, kibel. Dobra, zażegany. O, kibel. Kibel, zażegany. Fuck yeah. Dobra, ale Claptrap. True logic. No, Claptrap Kid, gdzie jest? Panie Claptrapie. A, do niego trzeba było parkurzyć, proszę, w usie nie lubiłem tego momentu. A ja właśnie mam przyjaciół. A, widzę, już do ciebie gnacę. Prędkość smrodu, baton. Ładnie. W sumie... Zepsułem wam imprezę, widzę. Tak, by the way. Znaczy obecnie, może ogólnie w grach... typu Borderlands, zawsze gracz używa jednej broni i drugą tak naprawdę tylko dobija, tak jakby poniekąd. A w tym przypadku, czyli w przypadku właśnie Bordera, ja sobie używam, kurczę, nawet i snajperki bez celownika, ponieważ jest jedną z moich czterech broni i naprawdę całkiem dobrze się tym posługuję. Dobra, chyba będzie na tyle z kryształków. Aha. Dobra, kryształki są gotowe i teraz tak, jeszcze mamy King Wiwi w tej lokacji i Reaper Kit. Ja proponował najpierw Reaper Kit, bo jest krócej, szybciej go znaleźć. No, zaiste. Patrz, spadnę. Matko.
O matko, gdzie to jest? Wow, sukces! Nie wierzę. Nie no. Spadłem. Wow. Nie spadłam. Okej, okay, to sugeruję zmienić questa z Janusza Korwin-Mikke na jakiś inny. Znaczy wiesz co, i tak będziemy musieli pewnie wracać tędy, więc chodź do Claptrapa, oddamy mu tego questa i zaraz tu wrócimy. Bo zawsze wiesz, masz trzy miejsca na sloty, tak? Trzy sloty na broń, a to się zawsze, wiesz, przydaje. Trzy miejsca na sloty. No tak. O, proszę. I achievement paid in new heaven, spoko, lubię to. Ej. Właśnie ja tak się zastanawiałem, czy... Jak już będę miał kompa nowego, to czy nie poprosić cię, żebyś na przykład mi zasetował wszystkie achievementy, nie wiem, na przykład w Team Fortressie 2? Znaczy... Może porozmawiamy o tym po wizji. Znaczy, nie, spoko, nie ma problemu, tak, ale... To jest... No mówię, tak, plus. Nie zdradzamy twoich sekretów. Tak, magiczne sekrety. O, jeez. Zwane kupowaniem ponownie gry. Haha. Dobra, no to... Kurde, ja ich koroduję, podpalam, jeez, co ja tu jeszcze robię? No ty, wiele... O, granat. Oj stary, nie chcę, tylko wziąłem, już się go wydaje. To jest bouncing back. Nie, musisz. Masz, nie musisz. Dobra. Nie, dobra, spoko, bo... Nie wiem, czemu mój kolega właśnie poczwórnie gra w Skyrima. Myślę, że komunikat się pojawił poczwórnie, what the fuck, nie wiem. Nie wiem, ale widzę King Wii. Ja również. Nie wiem, co z granatów. Dobra, mój ptak go przeleci. A, co się zbugował? Być może... Nie. Boję się go. Jego się podpalić nie da. Jak to płonie? Fire! The ring, the ring on fire. Indeed. A właśnie, no, taka propozycja. Się wydaje, że w Borderlands 2 było właśnie nawiązanie do tego mini-bossa. Być może. Natomiast nawiązując do tego mini-bossa, bierzesz czy ja biorę? A, wezmę. No, bierz sobie. Nawiązując już do muzyki, o której mówiliśmy przed chwilą, wreszcie coś dla mnie. No, ty, dobry ten zieloń. A, bo ma dwa naboje. No, coś za coś, tak? No. Dobra, w każdym razie nawiązując do muzyki, ponieważ teraz trochę sobie o niej dopowiedzieliśmy, mam dla was też kawałek, który na dzisiaj który nieco sobie u mnie ostatnimi czasy wbił się w pamięć. Nazywa się... W sumie czekaj, bo ja nie wiem, czy ja go polecałem. Tak, ja go już polecałem. Kurczę. To teraz wpadłem poniekąd. Który to był? Przypomnij. Kongos, zespół. A, tak, polecałeś. Owszem. Ten z trailera Bordera. Wiesz co, tak. Chyba tak. Nie jestem pewny, czy on był w trailerze, aczkolwiek... Tak, był. Owszem, więc może daj mi sekundkę do namysłu, a sam się bez ten czas zastanów. Ja myślę, że mógłbym polecić nutę, do której zrywałem się powrócić. Tak, randomowo sobie słuchałem MP3, przypomniała mi się na nuta z Need for Speed Underground 1. Dwa, zwie się The Crystal Method, whatever, Born to Slow. A w sumie walniemy sobie dzisiaj dłuższy odcinek, sarki, że ci przerwałem. Ale właściwie dalej skończyłem. No nie, spoko, nie? Ja się po prostu zastanawiam dalej, co jeszcze, jakie utwory zapadły w moją pamięć, tak jakoś bardziej ostatnio. Aczkolwiek jedno, co jest akurat takie, powiedzmy, na a propos, ponieważ kurczę, miałem wątek i właśnie o nim zapomniałem. To jest takie smutne w sumie. Ale wiem, że on wiem, już pamiętam. Zapewne wielu, w sumie niewielu z was, ponieważ no ogólnie kilku z was z pewnością, którzy są z rocznika 97, 96, 98 i tak dalej, na pewno kojarzy zespół zwany grupą operacyjną. To jest dość... dość stary zespół, powiem szczerze, naprawdę to on... Mógłbym powiedzieć, że, ale to bym wyszedł na takiego strasznego emeryta, że jest to zespół mojej młodości, tak? Ponieważ słuchałem go mając lat 7, 8, 9, 10, ale nie chcę wyjść na osobę, która się postarza, broń cię Boże, więc owszem, taki zespół istnieje i powiem wam szczerze, że na przykład ostatnio sobie do niego wróciłem i... Dlaczego o tym mówię? Otóż... Jeżeli słuchaliście tego zespołu kiedyś,
to włączcie sobie ten zespół teraz, ale nie przez i posłuchajcie po prostu, wsłuchajcie się w teksty, które są w... które znacie z przeszłości, jeżeli oczywiście kojarzycie, to z pewnością są na przykład Świr, Mordy, Ty Moja i tak dalej, niech nie będzie niczego. Wsłuchajcie się w te teksty i to jest takie fajne, kiedy tekst czegoś, co się kiedyś bardzo lubiło, słucha się jeszcze raz i rozumie się ten tekst przez zupełnie inny pryzmat. Tak samo róbcie, spróbujcie zrobić z tą muzyką, którą słuchaliście kiedyś, jeżeli oczywiście nie było to zwyczajne techno lub coś innego podobnego. Tylko właśnie starajcie się wsłuchać w te teksty i naprawdę widzi się ogromną różnicę przez pryzmat czasu, który był kiedyś i który jest teraz, no ogólnie, tak? Fajny rewolwer w sklepie. No tak. Wiesz. Znaczy, to samo tobie polecam, tak? To troszeczkę taki mini monolog. Mini monolog włączyłem. Pokaż Despaja, którego dostałeś, jeżeli oczywiście jesteś w stanie. Tak. Znaczy, wiesz, to tylko na jeden level go potrzebuję. Dostałem, powiem ci, nawet przyzwoity, spójrz sobie. Ty masz ogniowy, widzę. Znaczy, wiesz co? Oba są fajne, tylko mój jest ogniowy, jest szybszy dwukrotnie. Nie, wiesz, to zatrzymaj sobie, jak chcesz sprzedać, natomiast ja dla ciebie chyba też coś miałem. Wybaczcie dźwięki za oknem, ale... jeżeli akurat to usłyszałem. No tak, jeżeli interesują cię rewolwery, to rzuć sobie okiem na ten. To spaja zachowam, a rewolwer, powiem ci, jest nawet. Dziękować. Pobaw się nim, cokolwiek. Chciałem zrobić? Aha, chciałem sobie zestawać drzewko. Bo jeden z killów znałem, że totalnie bezużyteczny. Nie ma problemu. Ja tam sobie tego tylko Hellfire'a, którego sobie kupiłem, jeżeli oczywiście jeszcze pamiętasz. Tak. Na razie go kitram i... A, tysiące, mało. Miło. I tak, co będę chciał? Increase your... Nie, będę chciał to. Razy 5. Będę chciał... Resistance to fire, shock, corrosive... Nie, to chcę to. Chcę to. Ja sobie rzucę okiem w misję. No i myślę. Tak, ja mam corrosive level 2, explosive. Kurde, chciałbym jakiś większy incendiary albo shocking, bo serio. Explosive w face walkingu jest strasznie słaby. Post walkingu, whatever. O, jest coś tak. Sprawość. Wybacz, ale podeszłem do sprawy nieco egoistycznie. No i słucham ciebie. Teraz nie wiem, czy to nie był błąd. Wziąłem skill, że jak kogoś zabiję, to się poruszam aż o 50% szybciej. Tak więc będę niczym kubica. Dobra, natomiast kubicowa. My musimy się udać... O, chyba za ciebie, zbieranie SMG do kupy. No, jak powiedziałem, troszeczkę egoistycznie podeszłem do sprawy. Zapraszam. Whatever. To w sumie musimy... Do Rust Common West się musimy udać. A ta właśnie tam z buta się wali. Aj, dobra, rób co chcesz. Ja tu do ciebie z gestem miłym. Jeżeli jesteś takim taksówkarzem, jak pedał. W filmie taksy, będę pierwszy. A tam są wrogowie. No to co, ja jestem pierwszy. Chcę ich zabić. Rzeźnia. Okej, okay, SMG jest boskie. No. Jest piekielnie szybkie. Coś niebieskiego zdropnęło, by the way. Explosive mir. A weź sobie. Jakieś SMG niechcący zabrałem, dobra. W sumie samochód i tak nam się przyda, więc wsiadaj. Tak czy siak. Wait, co mnie leczy? Przecież miałem przecież ginąłem i co to mnie leczy? Być może albo twój skill, albo... A nie, mój glasmod. Nie pamiętasz? A, skarżem to. Dobrze. Witaj, klapisz. Fajerwerki. Jej, ten klaptrap jest tak nudny. Dobra, on zaraz będzie swoje unc. Serio? No, on to tak robił. Bo wybitny kierowca jeździ po śmieciach. Chcąc po prostu nawrócić i przyjechać tyłem, znaczy przodem, znaczy wiesz, odwrócić się po prostu w stronę bramy. Ale nie, rzeczywiście, ja muszę wjechać pod górę, no spoko, tak. Jak wiadomo, oczywiście. Nie wiem czemu, ale mam straszne spadki FPS-ów na loading screenach. Okej, no dobra, jestem w stanie to zrozumieć. Okej, loading, tak? To jest loading. Wiesz co? Chyba ci przerywam, ale...
włączyło się ładowanie, a ja nie mam właśnie loading screena, mam całe czarne tło. Żeby jest crash. Jest już taka możliwość. Ale mi Alt Tab nie działa. Zadziałał. Nie, to czekaj, to poczekaj, skoro działa, to nie masz crasha. Aha, to poczekaj, zaraz spróbuję zmaksymalizować grę. Jak super, zobacz, że mogę cię przemieszczać. Okej, chyba działa. No działa, dobra. A, challenge completed, killing spree. Jest, zmieścić się w to jest naprawdę ciężko. Dobra. No trzeba. Okej, rzuciłem. End of the road, Bogu, tylko poczekaj, był crash. Rzućmy okiem tutaj. Tak, ja mam przymula po maksymalizacji chwilę, muszę się popatrzeć w niebo, bo bardzo ładne. Okej. Już się ogarnęło. Za matkę Rosję. To ja ich tu poniekąd po dziesiątkuję, panie Turecie. Dobra. No generalnie Corwin Mikke jest prezesem. Niech spalam. Uważaj, bo tu psycholcy biegają malutkie z shotgunami. Aha, dobra, to czekaj, zaraz sobie rzucę okiem w sklep. Eksplozje. Za dużo eksplozji. Ja tak umiem. Właśnie, a my do sklepu. O, badass psycho. Ja sobie zobaczę w sklepie, skoro nie masz nic przeciwko. Ale uważaj, bo psycho tu jest. Nawet dwa. I dlaczego badass? No, wspomniałem coś o tym. On ma zły tyłek. Kurczę, jak się patrzę na tych psycholców, to mam ochotę wrócić do Bordera 2 tak na jakiś czas. A ja tak już będę miał kompa. Też miałeś taką dużą łapkę. Będziesz miał kompa, to będziesz grał w tego, w pre-sequela, mój drogi. No ja to wiesz. Bardzo fajny karabin. Bardzo fajny karabin, ponieważ jest bardzo szybki. Psycholce, słyszę. Nieważne, jest nieaktualne. Whatever, na sela. Widzisz, mam ogniówek, który jest dość przyzwoity, tam jest od Hyperiona. Fakt. Fajna snajperka, tylko trochę droga. Liquid Sniper. Czy ona jest lepsza, znaczy jest lepsza od mojej, tylko że... No niewiele, jest, niewiele, tak. Ja pamiętam, że tu jeszcze gdzieś był chest. Zaraz go znajdę. Dobra, nie będę się tutaj... rozdrabniać. Ej, to jest wieżyczka, dude. Nie pamiętałem o niej. Pięknie. Dobra, ślicznie zeszło. No. Aha, quest musimy zmienić. Więc jak ja zbylam, jeez. Submachine gun. No to już teraz wiesz, mogę sobie biec i tak mnie dogonisz. Ale czemu by nie? Z tym, że... Czekaj, teraz skillem na ciebie rozwijać. No to Phoenix do końca, potem drzewka Assassin. Mówisz? Oddal sobie mikrofon znowu, bo ci się chyba przybliży. Nie, taki sam jest. No trochę oddal. Może się nieco po prostu z krzesła odsunę. No, siadaj. Dobrze, więc gdzie to było? Chyba w tą stronę. No, bo tak. Łapię się na tym, że ja w ogóle nie patrzę na mapę. I ja tak tylko z pamięci jadę i potem mam takie kurcze. Gdzie to było? I do głowy mi nie przyjdzie, żeby spojrzeć na mapę. Ale okej. Okay. Wiadomo, to jest tak, tak na ślepo. Tu jest już pierwsza część. Czystej parkurowości wszedłem sobie na górę. I proszę bardzo. One. Burn. Dobrze. Pięknie. Ktoś tu dropnął. A nie. Badass. Się... Nie, to psycho zwykły. Nie, badass. A też. No, jest dobrze, jest twój. Ja pójdę po SMG. Cześć, duży przyjacielu. Zmierz się z małym przyjacielem. O. That's what she said. Indeed. Ty, to jest w ogóle arena. Ależ jestem spostrzegawcza. No, jak woda w toalecie. Jak to Pamięci, się mówiło. Ciekawe są rajstopy w sklepie, zobacz sobie. I są. Daj to bardzo dobre, powiem ci, laczki fioletowe. Daj mi sekundę. Super, psycho mnie tu bije. No dobra, ciebie bije psycholec, a ja się staram... Ja sobie... Znaleźć elementy. Pamiętam, tam był chest.
mówię. Jeszcze gdzieś jest magazynek, jeżeli jesteś mi w stanie pomóc. Aha. Byłoby niezmiernie miło. Magazynek. Bo tak po to... Nie mogę otworzyć szafki, bo jest full. Dobra, nieważne. Teraz byłem. Gdzie był? A, okej. Okay. To czekaj, pokaż, co tam znalazłeś ciekawego. No, powiem ci, że dość ciekawe. Są laczki jako backpack SDU. To sobie chętnie kupię, powiem ci. Ty, czekaj, bo są bardzo fajne, ale to dla Soldiera. Dobra, nieważne. Launcher chyba sobie kupię, ale kurde, 60 tysięcy, jestem taka biedna. Łooo, pójdzie mi cała kasa. No mi również, tam tylko na niego mi starczy. Tak sobie myślę, że nie potrzeba mi za bardzo kasy, bo póki co stoję dobrze z pieniędzmi, także nie potrzebuję póki co. To jest słabe. To jest słabe jak ten Tusk. A, w ogóle ładnie mi tylko skąd HP odnawia. Miodzio. O, wreszcie mogę to otworzyć, super. Ja sobie jeszcze ammo kupię. Naprawdę mi strasznie brakuje. Jestem pod wrażeniem, że mogę to otworzyć. Do rewolwera sobie kupię. No ja już siedzę w samochodzie. A wóź, bądź badass i kup sobie ammo do Iridium Weapon. No to już naprawdę będę badass. Czekaj, chyba sobie kupię któryś z tych SDU, tylko który? A ile masz? Ciężki wybór. 92 tysiaki. No cóż, to ja mam propozycję. My tu zakończymy odcinek, ponieważ troszeczkę już trwał. Jadę się na myśli i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, który już pojawi się niebawem. Prawdopodobnie jutro, ponieważ znowuż będę miał tych trochę odcinków za dużo. No ale cóż, to by było na tyle i papa. Hej! Trzymajcie się z Korwinem! Cześć!